W tym przykładzie rozwiążemy równanie różniczkowe rzędu trzeciego. Użyjemy do tego metody przewidywań. Na początku obliczymy całkę ogólną równania jednorodnego. Pierwszym krokiem będzie przyrównanie lewej strony do zera. Następnie zamienimy równanie na równanie charakterystyczne i będziemy szukać rozwiązania tego równania. Znając rozwiązania równania charakterystycznego, możemy zapisać całkę ogólną w następujący sposób. Należy pamiętać o wymnożeniu trzeciego wyrazu razy x ze względu na powtarzające się miejsce zerowe. Drugim krokiem będzie obliczenie całki szczególnej równania niejednorodnego. Ze względu na to, że nasza prawa strona równania składa się z trzech różnych wielomianów, rozbijamy ten etap na trzy różne części. Widzimy, że nasze Q1 od x jest równe 2, więc przyrównujemy do lewej strony. Następnie zapisujemy równanie szczególne w postaci ogólnej i pamiętamy, że w tym naszym Q1 współczynnik a jest rozwiązaniem jednokrotnie, więc nie zapominamy o x. Liczymy pochodne aż do pochodnej n-tego stopnia i wszystkie te nasze obliczone pochodne przyrównujemy do naszego równania w drugiej linijce. Widzimy, że nasze a jest równe 2, a więc całka szczególna jest równa 2x. Teraz zajmiemy się naszym kolejnym wielomianem. Widzimy, że jest on równy -24 do x. Przyrównujemy go do lewej strony naszego początkowego równania. Zapisujemy całkę szczególną w postaci ogólnej w następujący sposób. Oczywiście pamiętamy o naszym x kwadrat, ze względu na to, że jedynka była dwukrotnym rozwiązaniem naszego równania. Oraz liczymy, tak jak w pierwszym wielomianie, pochodne aż do pochodnej n-tego stopnia. Następnie przyrównujemy wszystkie obliczone pochodne do poprzednio zapisanego równania, które znajduje się w drugiej linijce. Skracamy to, co się da, oraz wyliczamy nasze a. Znając a, podstawiamy je do całki szczególnej w postaci ogólnej i wychodzi nam nasza całka szczególna. Przechodzimy do naszego trzeciego wielomianu. Powtarzamy kroki tak jak w dwóch poprzednich przypadkach, jednak pamiętamy, że nasze a nie było rozwiązaniem równania ani razu, dlatego w całce szczególnej w postaci ogólnej nie zapisujemy ani x, ani x kwadrat. Mając obliczone trzy różne całki szczególne od trzech różnych funkcji, możemy napisać wspólną całkę szczególną dla całego równania. Kolejnym etapem jest obliczenie całki ogólnej równania niejednorodnego.
Całka ogólna równania niejednorodnego jest sumą całki ogólnej i całki szczególnej. W kolejnym, czyli w czwartym etapie, zajmiemy się założeniami początkowymi. Zapisujemy układ równań składający się z całki ogólnej równania niejednorodnego, czyli pochodnej pierwszego rzędu oraz pochodnej drugiego rzędu. Następnie podstawiamy do równań założenia początkowe. Po paru przekształceniach obliczamy nasze C1, C2 oraz C3. A następnie podstawiamy je do całki ogólnej równania niejednorodnego.